Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Północ. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1414. Drugie czytanie i ponownie zapraszam panią dyrektor. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1414 nie wpłynęły żadne poprawki. W związku z tym proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Północ wraz z załącznikami, w tym załącznikiem numer 2 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Stwierdzam również, że Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. W związku z tym, że jest brak poprawek, stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosowanie uchwały odbędzie się w bloku głosowań. Do projektu uchwały nie wpłynęły żadne poprawki, stwierdzam odbycie. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez prezydenta Krakowa Miasta, stwierdzam, że Rada Miasta dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. Głosowanie projektu uchwały, jak już wcześniej wspomniałem, odbędzie się w bloku głosowań.